Drodzy, mamy tutaj w Tarczku niezwykłego gościa, który przyjechał stąd, gdzie zaczęło się nasze dzieło zawierzenia Oto Matka Twoja. To przedstawiam wam siostrę Basię. Siostrę Basię znam już bardzo długo, od początku może mojego kapłaństwa, czyli już tak gdzieś koło 20 lat, kiedy pierwszy raz pojechałem do Medjugorje, to tam spotkałem siostrę Basię i tak od tej pory, tak jak w Medjugorje zawsze się spotykamy. Przyjechała tutaj do Tarczku i chcę nam opowiedzieć troszeczkę też o tym, co ona robi, bo ona robi w Medjugorje wielkie dzieło właśnie zawierzenia. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Proszę, siostro. Szczęść Boże wszystkim. Wiem, że to jest grupa, która już się oddała, zawierzyła Matce Bożej. To, co ja robię w Medjugorje, czy my robimy w naszym domu, to właśnie prowadzimy ludzi, prowadzimy grupy do zawierzenia Matce Bożej. Powiem wam to, co mnie zaskakuje od czasu pandemii szczególnie, że do Medjugorje w grupach 80-90% to są pierwszy raz, które przyjeżdżają. I dla mnie to jest taką ogromną radością i takim, że niebo takim też potwierdzeniem, że niebo nas nie zostawiło i że Bóg poprzez Maryję chce pociągnąć do siebie. Bo wiecie, że Maryja jest tą drogą, jak mówił Ludwik Grignion de Montfort, najkrótszą, najszybszą, najdoskonalszą, najpewniejszą. Ona nigdy nas nie zawiedzie. Jak mówiąc o zawierzeniu Maryi, widzę też połączenie i Fatimy, i Medjugorje. I ważność tego, żebyśmy się rzeczywiście jej oddawali i żyli tym, jak Maryja powiedziała w jednym z orędzi w 1988 roku, kiedy mówiła o oddaniu się jej niepokalanemu sercu i najświętszemu sercu Jezusa, byśmy się oddali nas samych, nasze rodziny, nasze parafie. Pierwsze zdanie tego orędzia było: to jest orędzie, które wam daje do codziennego wprowadzania w życie. Do codziennego wprowadzania w życie. I to jest to zawierzenie. To nie jest jedna modlitwa, którą odmówimy raz kiedyś. To nie jest jakiś akt tylko, który odmówimy, tylko tym mamy żyć na co dzień. I wiecie, kochani, wiadomo, że zawierzamy najpierw to, co trudne, co ja mam bardzo dużo też, że tak powiem, świadectw, które wracają do mnie, ludzie, którzy wracają. W zeszłym roku była pani, mówi: siostro, proszę o modlitwę. Oddała męża, który był alkoholikiem. W tym roku przyjechała do mnie, mówi: czy siostra, nie pamiętam, prosiłam o modlitwę. Mąż robi terapię, mówi: małżeństwo jest tak, jakbyśmy zaczynali na nowo. Druga pani podchodzi do mnie i mówi: siostro, czy siostra mnie pamięta? Czy siostra mnie pamięta? Rok temu byłam. Prosiłam o modlitwę. Ja mówię, że zawierzaliśmy się tutaj. Ja mówię: ja nie pamiętam, bo to tyle ludzi przechodzi. I ona mówi: siostro, to ja siostrze przypomnę. Byłam z dwiema dziewczynkami i modliliśmy się za jej mamę, bo ja chciałam te dziewczynki adoptować. Mama była umierająca. I ja sobie przypomniałam. I mówię: to co z tą mamą? Ma pani dostała adopcję tych córek? Ta kobieta miała umrzeć za... bardzo, nie pamiętam jak szybko, ale szybko, tam liczyły się dni. Ta kobieta wyzdrowiała. Kochani, właśnie przede wszystkim może w takich sprawach się zwracamy do Maryi, do Boga, ale też pozwólmy Maryi, by w takiej naszej codzienności, dzień po dniu, godzina po godzinie nas prowadziła, nas uczyła, nas prowadziła, by Boga było więcej, coraz więcej w naszym życiu, by On był na pierwszym w naszym życiu, byśmy najpierw szukali Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Nie? I to jest jakby to, co robimy w Medjugorje. Wiecie, wiele ludzi, pierwsze co, to na pewno to jest to, kiedy zbliżamy się do Maryi, do tej, która jest tak czysta, niepokalana, piękna, to jest pierwsze to brzydota grzechu, czyli chcemy zostawić grzech, chcemy się odwrócić od zła, od grzechu, to wyrzucić najpierw. Walczy z naszymi słabościami, nałogami, przywiązaniami, jakby to pierwsze. I tutaj szukać u niej ratunku. A później po prostu wejść do jej szkoły, by ona pomogła postawić Boga na pierwszym miejscu. Wejść w modlitwę, wejść w relacje z Bogiem, nie? I to jest bardzo ważne, kochani. I myślę, że życzę wam właśnie, żebyście tak żyli, tak dzień po dniu, godzina po godzinie z Maryją, by ona was prowadziła, by prowadziła was, by tego Królestwa Bożego, tego Boga było coraz więcej i byście byli świadkami. Tak jak Maryja w Medjugorje mówi: bądźcie apostołami, bądźcie świadkami, bądźcie też światłem dla tych, którzy wybrali
śmierć i ciemność. Maria konkretnie mówi nienawiść, nie? Którzy wybrali jej śmierć i nienawiść. Także bądźcie świadkami. Kochani, niech Wam Pan błogosławi, niech Maria prowadzi. Dziękuję, siostro Barbaro. Siostra Barbara należy do wspólnoty błogosławieństw. Nie przedstawiłam się, no właśnie. Tak. Niech siostra powie ze dwa słowa o tej wspólnocie. Nasza wspólnota powstała we Francji w roku 1973 i wspólnotę założyły dwa małżeństwa w pizzerni. Ja to często mówię do grup w pizzerni, uważajcie gdzie chodzicie. Duch Święty działa wszędzie, kochani, naprawdę wszędzie. Do tych młodych ludzi, bo łatwiej modlić się razem, łatwiej, no właśnie, szukać Pana Boga razem. I do tych młodych ludzi bardzo szybko dołączyli inni, młodzi, bo powiecie, no dwa małżeństwa, siostra w habicie. I oni powiedzieli, ale ja mam powołanie kapłańskie, ja mam powołanie zakonne. Poszliśmy do księdza biskupa, co z nimi zrobić, powołań nie można zmarnować, gdzie ich posłać. A ksiądz biskup powiedział, słuszcie ramy życia zakonnego w waszej wspólnocie. I tak mamy kapłanów i braci, gałąź męską, siostry gałąź żeńską i świeckich właśnie we wspólnocie. I tak jak powiedziałam, Duch Święty działa i razem działa wszędzie i razem łatwiej się modlić. Dlatego Matka Boża mówi, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach. Czytajcie Słowo Boże w waszych rodzinach. Twórzcie grupy, twórzcie wspólnoty, gdzie będziecie się odnawiać. Także wspólnota się rozeszła bardzo szybko po całym świecie. Jesteśmy na wszystkich kontynentach. Chcę was wszystkich tutaj pobłogosławić, Staczku. Tam jest tabernakulum. Niech Jezus Chrystus nas błogosławi przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać.